Cześć wam wszystkim z tej strony, Panda Sieczak wam kolejny odcinek z Brawl Stars. I w dzisiejszym odcinku powiem wam moi drodzy, jak za naprawdę nieduże gemy można odebrać naprawdę potężne nagrody. Bo mówimy tutaj o ponad 2000 kredytów, prawie 6000 punktów. Oraz prawie 16 tysięcy golda, i to wszystko można moi drodzy odblokować za naprawdę niedużo gemów. Ale zanim się dowiecie, jak coś takiego odblokować, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. No, musicie dobić tutaj przynajmniej. 2000 łapek w górę, 2000 łapek w górę za taki moi drodzy fajny odcineczek, oprócz tego zasubskrybujcie kanał, bo dobiliśmy 230 tysięcy w tamtym roku, no a w tym roku fajnie by było dobić 300 tysięcy subskrypcji, jakby się udało w tym roku wbić 300 koła, to by było naprawdę bardzo fajnie, więc subskrybujcie, wpadajcie na live'y, które też są często, jak dzisiaj oglądacie ten film, to jest moi drodzy... Wydaje mi się, że czwartek i mam studniówkę, więc dzisiaj live'a nie będzie, ale będzie, może jutro, może w sobotę zobaczymy. Na pewno już live w tym tygodniu się pojawił, więc będzie też najprawdopodobniej drugi. Zobaczymy jeszcze kiedy. Pewnie w sobotę, tak mi się wydaje, albo w niedzielę zobaczymy, ale jeszcze się pojawi na pewno. No i moi drodzy, zaraz Wam oczywiście przedstawię o co tutaj chodzi i jest to naprawdę mega proste. Jest to związane z nowym karnetem, bo jak wiecie, teraz wyszedł nowy karnet, lecz nie ma w nim skrzynek. Jest to można powiedzieć, że pierwszy taki karnet, no bo tamten został zmieniony i te nagrody były tak na szybko robione. A teraz mamy normalnie pierwszy karnet od początku z takimi nagrodami. No i jak wiecie, moi drodzy, w tym oto karnecie jest do zdobycia bardzo dużo różnych rzeczy, między innymi właśnie jakiś gold, coinsy oraz kredyty. No i moi drodzy, karnetik kosztuje oczywiście 169 gemów e, i możecie go kupić oczywiście z Kodzikiem Panda. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, moi drodzy. Wiem, że dużo z Was w grudniu wpisywało Kodzik Panda. Chciałbym, żebyśmy w styczniu pobili rekord osób z grudnia. Jeżeli to zrobicie, to jesteście naprawdę gigaszefami, więc wpisujcie Kodzik Panda. Kto z Was jeszcze nie ma, kupujcie jakieś gemy, oferty, pakiety, wszystko z Kodzikiem Panda Mega dziękuję wszystkim za wsparcie Sprawdźmy sobie jeszcze sklep klubu na szybko Ja mam dużo tutaj tych, moi drodzy, punktów Nie wiem, jakie są skiny Wiem, że jest ten kurczak Rico, ale na pewno są jeszcze jakieś inne Napiszcie w komentarzach, moi drodzy, jakie są skiny z właśnie tego sklepu klubu I yy, potem sobie sprawdzę, jak one wyglądają No bo nie, nie pamiętam tam wszystkich I jakiegoś kupimy, bo jak widzicie stać już mnie na tego skina Więc na pewno jakiegoś kupimy Tu mamy jakieś inne skinki, coś ciekawego jest chyba... Nie ma nic tutaj ciekawego, lodowa Amber, no i te nowe skiny gumisiowani, to oczywiście z karnetu u yy, Darylek oraz Bazet, te jakoś mega mocne nie są, spray do Leona, nieważne. Dobra moi drodzy, więc tak o co chodzi, no oczywiście chodzi o karnet, chodzi o karnet, który kosztuje 169 gemów, ale już wam tłumaczę dlaczego moi drodzy można kupić to za jeszcze taniej. Więc słuchajcie, kupujecie sobie karnet za 169 gemów. Jest to na ten moment chyba. Ile tam kosztuje oferta za 170 gemów? Oferta kosztuje 60 zł. Dobra, kupujecie karnet za 60 zł, co nie? No i dobra, macie go na dwa miesiące i podczas tych dwóch miesięcy jak będziecie wbijać sobie misje, co nie jest trudne, bo to wystarczy pograć no dosłownie 30-40 minut dziennie i macie misje już zrobione, więc na spokojnie to ogarniecie, to moi drodzy wbijecie cały karnet, jak wbijecie cały karnet to otrzymacie z powrotem 90 gemów, czyli tak naprawdę... Kupujecie to o połowę taniej, a połowę taniej to znaczy, moi drodzy, że kupujecie karnet za 30 zł, ponieważ no w kolejnym sezonie wystarczy dorzucić 30 zł, już macie jakby następny. Więc co miesiąc, znaczy co dwa miesiące, jakby co karnet, wydajecie 30 zł I za 30 zł co wy macie? Macie, moi drodzy, dokładnie 2240 kredytów. Co to znacza? To znaczy, że tak naprawdę macie postać epicką, znaczy mityczną, za darmo, jeżeli jeszcze nie macie żadnej postaci, e e moi drodzy mitycznej. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć sporo. Bo no 2000 to jest naprawdę sporo, więc w 2 miesiące możecie mieć ponad 2000 kredytów. Moim zdaniem bardzo fajna opcja. Następnie, moi drodzy, oprócz tego macie 16 tysięcy golda. Dokładniej to jest 15 935. Wszystko liczyłem na kalkulatorze, moi drodzy, przed odcinkiem, więc wiem ile to jest. 15 935 różnych, moi dro... znaczy różnych końców, po prostu nieróżnych. Macie tyle oto golda do zdobycia, ale jak wiecie, no jak. Bardzo dużo gracie w Besa, to jeszcze możecie wbić dodatkowe nagrody i tych nagród jest jeszcze więcej i jeszcze bardziej się to opłaca, więc no naprawdę jak ktoś jest zawzięty to jeszcze więcej może zdobyć. No i oprócz tego zdobywacie prawie 6000 star points, bo dokładnie nie star points, tylko punktów mocy, ponieważ jest do zdobycia 5950 punktów mocy. Nie wiem, czy to wystarczy na wymaksowanie jednego zadymiarza. No ale na, moi drodzy, 11, czyli na ostatni poziom jest do wydania 1440 punktów mocy. Na dziesiąty jest, jak widzicie, 890, bo muszę Czestera wrzucić. I czy ja mam coś do zapgrejdowania na jeszcze dziewiąty? Mam, mam tutaj te ostatnie postacie i tu jest 550, czyli razem nam to wychodzi 2880 punktów mocy. No i nie wiem... Ile potrzeba na te wcześniejsze, ale wydaje mi się, że luźno by wam starczyło, więc, no tak naprawdę, możecie wymaksować całą jedną postać, możecie odblokować nową postać yy, mityczną. Chyba że macie do odblokowania legendę, no to wam nie starczy, ale no dużo osób myślę, że jeszcze nie ma wszystkich postaci, nie ma także im brakuje ze Star Roadu tylko i wyłącznie postaci legendarnych, więc naprawdę sporo można rzeczy odblokować. No i oprócz tego macie oczywiście moi drodzy jeszcze nową postać za darmo, no bo to jest w cenie jakby tego. Macie Mandy, macie skina do Mandy, macie drugiego skina do Nity, w tym sezonie macie różne pincel, ale to już są takie mniejsze nagrody. No wiadomo, Mandy to nie jest mniejsza nagroda, to jest bardzo fajnie, bo mamy nową postać, no ale tutaj głównie Chodziło mi o podsumowanie tych nagród z karnetu, które no moim zdaniem są naprawdę ogromne, ponieważ wcześniej, no jak sobie policzycie, to nie wiem, czy co sezon mieliście tak naprawdę gwarantowaną postać ze skrzynki, no bo wcześniej mieliście skrzynki zamiast tych kredytów. No i nie wiem, czy co, co dwa miesiące Wam wypadał, moi drodzy, mityczny zadymiarz. Wydaje mi się, że nie, bo jak ja nawet robiłem jakieś ogromne openingi, to te mityczne zadymiarze ciężko było zdobywać, a tutaj tak naprawdę co dwa miesiące macie mitycznego zadymiarza za darmo. Więc, no spoko. A co cztery, macie tak naprawdę legendę i z lekką nadwyżką, bo legenda, ile tam jest? Chyba 3000, coś tych kredytów, coś takiego, więc nawet jeszcze ponad Wam zostanie. No, a jeżeli Wam brakuje, jeszcze epickie postacie, to już w ogóle mega się to opłaca. No i co, moi drodzy, zagramy sobie jakąś szybką giereczkę jeszcze na solo. Chciałem Wam to um omówić, bo naprawdę myślę, że warto się skusić na ten nowy karnet. Jeżeli chcecie sobie podbierać dużo nagród i coś tam gracie w tego besę. ja nie gram jakoś dużo. No i w sumie zobaczymy, czy uda mi się dokończyć ten karnet. Internet, bo ja gram tylko na odcinkach i na live'ach Czasami sobie zagram poza live'em czy poza odcinkiem, ale to wiecie, tam parę gieraczek dosłownie, bo jakoś e, już mnie nie kręci wbijanie tych pucharków, jak kiedyś. Kiedyś chciałem wbijać rangi wysoko, byłem w topce polskiej e, byłem praktycznie przez rok czasu top 10 w Polsce według pucharków cały czas, więc chciałem się na tym utrzymywać i tak dalej, a potem jak zacząłem nagrywać na YouTubie, to zacząłem e, więcej nagrywać, miałem mniej czasu na wbijanie, przez co spadłem. I po prostu teraz nie chcę mi się znowu wbijać tego wszystkiego, bo to i tak mi nic nie daje. Szczególnie, że już mi się udało to zrobić, więc tak to wygląda. Ale jeżeli wygracie, no to, to na spokojnie powinniście wbić cały ten karnet, bo macie dwa miesiące na to. To jest naprawdę sporo czasu, mordeczki. Więc myślę, że, że dacie radę sobie to ogarnąć, dobra? Jakiś odklejus tutaj naprawdę, bo Niemcy on myślał, że tutaj zrobi i boję się, że tutaj jest jakiś ziomek. Mam nadzieję, że nie. Bo bym już raczej porobił, jakby widział, że się teleportuje, ale Ale nie ma chyba. Nie, dobra, jest serż, ale odklejka, ale odklejka serża, ale odklejka serża. Ty, jeszcze jego jego trzeba porobić, dobra, dostał, dostał. Jeszcze raz dostanie, jeszcze raz, nie dostał, jeszcze raz. Kurczę, no to będzie lipa teraz. Muszę nadawać ulta, a widzę, że będzie ciężko na niego. No, i będę musiał wtedy uciec przez rzekę, ale no, muszę ulta nadawać. Muszę ulta nadować, wystarczy, że go raz trafię, stary, daj się raz trafić. Daj się raz trafić, ziomuś, proszę cię. No i nie trafię, nie, nie, nie da się trafić raz. Dobra, dał się, dał się, dał się, no to spadam nała. Okej, okay, lecimy sobie tutaj, bas. Nie, bas, 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 ty szmulu, trzecie miejsce, ja nie mogę widzowie jak nie, Chester, to baz do mnie podleciał. No i niestety nie udało się zwyciężyć. Kurcie, no naprawdę mało brakło. Mamy już 360 pucharków na tym, oto, moi drodzy, greju. Wydaje mi się, że już mam więcej, bo pewnie grałem yy, nim na live jakimś, więc pewnie mam więcej, ale może też Powbiłem co innego. Nie wiem w sumie, bo zacząłem wbijać sama, ale dzisiaj jest słaba mapa na sama, więc nie gram samem. To wziąłem sobie greja. No i później jeszcze musimy wbić Gusa i Janet, bo to są postacie, które no już wyszły jakiś czas temu, a ja dalej mam je mega nisko. No i oczywiście bić wszystko na dziewiąty poziom, bo jeszcze nie wszystko jest na dziewiąty, później na dziesiąty, ale z dziesiątym to jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać, bo mi golda braknie na 100%, bo troszkę bez sensu, że pokupywałem wszystkie wyposażenia, patrzcie, no mam wszystkie wyposażenia do wszystkich postaci, które mam na dziesiątym poziomie, więc trochę lipa, bo nie mam tak naprawdę... Golda teraz, więc nie wiem czy to takie mądre było. O, i mogę wam się pochwalić przy okazji, że wbiłem, moi drodzy, światową sławę 2, więc mam już światową Sławę 2. Lecimy po księżycową sławę no i mam oczywiście tą bardzo fajną ikonkę profilu, którą dostałem od Supercela. A jeżeli chodzi o karnecik, no to dzisiaj jak to nagrywam, to wyszedł karnet, więc nie mam jakiegoś wysokiego poziomu 5, parę misji zrobiłem, reszta jest jeszcze do porobienia, ale aktualnie nie ma. Gorącej strefy, więc sobie pewnie pogram B i walnę na jakiś meczek w drużynie No i to by było na tyle z tego odcinka, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, czy kupiliście karnet, jeżeli tak, to czy kupiliście z panda? Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie z kodem panda w sklepie, moi drodzy. I widzimy się na jakimś live'iku, myślę, że w niedzielę na pewno odpalimy, więc trzymajcie się. Cześć!